Dzień dobry, kochani. Mój odcinek ma intrygujący zapewne tytuł, ale pewnie także sami rozumiecie, że z konieczności nie da się powiedzieć wszystkiego, co tak naprawdę ważne w tak krótkim czasie. Postanowiłam nagrać taki odcinek, świadoma jako nauczyciel, że może się pojawić konieczność podczas pisania rozprawki albo podczas wystąpienia na maturze ustnej, abyście się w jakiś sposób odwołali do epoki. I pomyślałam sobie, co według mnie jako nauczyciela egzaminatora może być takim niezbędnym minimum, które uczeń powinien znać, powinien wiedzieć na temat danej epoki, w której powstał konkretny utwór. Zatem, zanim zacznę, przestrzegam raz jeszcze, to nie jest wszystko, co powinniście wiedzieć o epoce, i absolutnie mojego filmu nie należy traktować jako jedynego źródła wiedzy o epokach literackich, jedynie jako wskazówkę co do tego, o czym powinniście wiedzieć w stopniu niezbędnym, a więc minimalnym, aby dobrze wypaść podczas egzaminu maturalnego. Zacznijmy zatem ad fontes, czyli od źródeł, a w tym wypadku od pierwszej epoki literackiej, a zatem starożytności. Nie ma dzisiaj tak do końca jasności co do tego, jak datować początek tej epoki. Przyjęło się, że pierwsze dowody dotyczące istnienia dokumentów pisanych stanowią właśnie to źródło. A zatem przyjmijmy, że początek to 8, 7 wiek przed naszą erą, natomiast definitywnie wiemy już, że epoka ta kończy się umownie wraz z 5 wiekiem naszej ery. Kiedy uczeń myśli o starożytności, to mam nadzieję, że będzie doskonale zdawał sobie sprawę, że w epoce starożytnej powinien przynajmniej wiedzieć o tym, jeśli chodzi o antyk grecko-rzymski, powstają mity. Dlatego chciałabym, aby uczeń wiedział, czym jest mit, że powstał w tradycji ustnej, no i oczywiście, aby znał te podstawowe, najważniejsze mity, które do dzisiaj funkcjonują w naszym obszarze kulturowym. Mit o Prometeuszu, o Syzyfie, na pewno mit o powstaniu świata, mit o wojnie trojańskiej, mit o Orfeuszu i Eurydyce. Myślę, że to są takie podstawowe. No na przykład także mit o Narcyzie, bo on często się zdarza w tekstach kultury, lub też mit dotyczący boga Apolla i jego mus. Ale to nie wszystko, kochani. Epoka starożytna jest kolebką naszej cywilizacji, a jeżeli chodzi o literaturę, jest także źródłem wielu gatunków literackich. Jeżeli chcecie dobrze zdać maturę, powtórzcie sobie te informacje. Nie wyobrażam sobie także, aby maturzysta nie miał pojęcia, że starożytność to także narodziny trzech takich w naszym dzisiejszym rozumieniu rodzajów literackich. I żeby na przykład nie znał poetów starożytnych takich jak Safona, Tyrtajos, Anakreont, a jeśli chodzi o starożytny Rzym, wybitnego poety Horacego, żeby nie potrafił mi powiedzieć, czym jest tak naprawdę horacjanizm. To jest bardzo istotne, abyście sobie to powtórzyli. No i także powiązali z Horacem słynny już motyw Exegi Monumentum, a więc wzniosłem sobie pomnik. Kiedy myślę o Horacem, to myślę też o wcześniejszych, powstałych nieco wcześniej nurtach filozoficznych, które miały olbrzymi wpływ na kulturę europejską, to jest stoicyzm i epikureizm. W większości uczniów z czymś one się kojarzą, chociażby stoicyzm z taką równowagą, zachowaniem równowagi duchowej, zarówno w kwestii, kiedy mamy do czynienia z jakimś szczęśliwym wydarzeniem, jak i w sytuacji, kiedy jest przed nami jakaś trudność. No i epikureizm, jego słynne hasło, chwytaj dzień, a zatem carpe diem. Musicie również zdawać sobie sprawę, jeśli chodzi o epokę starożytną, z narodzin dramatu, jak to wyglądało, jakie były, jakie są, przepraszam, cechy dramatu. Co to znaczy, że bohater jest bohaterem tragicznym? No i oczywiście bardzo ważne, abyście wiedzieli, czym jest starożytne fatum i jaki jest jego wpływ na losy bohaterów, których poznaliście. To oczywiście takie naprawdę podstawy podstaw, ponieważ tak jak powiedziałam, gdybym chciała szerzej opowiadać każdą epokę i mówić o tym, co jest ważne, abyście wiedzieli, to prawdopodobnie lekcja ta trwałaby co najmniej tydzień.
i sądzę, że nie mielibyście na to czasu. Myślę, że przeciętny maturzysta zdaje sobie sprawę z tego, iż średniowiecze jest najdłuższą epoką w dziejach, ponieważ przyjmuje się datę jej trwania umownie oczywiście pomiędzy V a XV wiekiem naszej ery, a więc aż 10 wieków. Średniowiecze to jest niezmiernie ważny okres, ponieważ na przykład tutaj w Europie kształtują się już takie właśnie państwa, narodowości, kształtują się języki narodowe, ale dla Was istotne jest, abyście powiązali średniowiecze z takimi cechami tej epoki, które są związane ze światopoglądem. Chciałabym, abyście potrafili mi wytłumaczyć, czym był średniowieczny teocentryzm oraz czym był uniwersalizm, a także dlaczego, z jakiego powodu te podstawowe trzy wzorce osobowe to średniowieczny chrześcijański władca, chrześcijański rycerz, a także święty asceta. Jest niezmiernie ważne, abyście również te wzorce osobowe potrafili powiązać z konkretnymi przykładami z literatury. Jeśli chodzi o średniowiecznego rycerza, to z pewnością przyjdzie Wam do głowy Roland. Średniowieczny chrześcijański władca to na przykład Bolesław Chrobry w Kronice Galla Anonima, czy też król Marek w dziejach Tristana i Izoldy. A jeżeli chodzi o średniowiecznego ascetę, cóż, kwiatki świętego Franciszka, czy też legenda o świętym Aleksym. Chociaż pamiętajcie, że w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma różnymi rodzajami ascezy, tak zwaną ascezą wschodnią i zachodnią, ale to taka drobnostka, niewielka uwaga. W średniowieczu, proszę Państwa, narodziła się bardzo ważna polska pieśń religijna Bogu Rodzica, która stanowi Waszą lekturę ogwiazdkowaną. Powtórzcie sobie Bogu Rodzice, to nie jest długi tekst, ale ważne, żebyście znali jej cechy, wiedzieli, że jest to typ wiersza średniowiecznego, więc na czym on polega, żebyście potrafili wskazać archaizmy i rodzaje archaizmów, nazwać te archaizmy, które w tej pieśni się znajdują, jak również powiedzieli cokolwiek na ten temat, czym jest desis, motyw desis, który w tej pieśni się pojawia. Mówiąc o motywie średniowiecznym, chcę powiedzieć, że należy pamiętać o innym słynnym motywie, o motywie danse macabre, czyli motywie tańczącej śmierci, który na przykład w polskiej literaturze jest wspaniale pokazany w słynnym już wierszu, dialogu, rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Pamiętajcie także o średniowiecznym typie miłości, reprezentowanym właściwie przez dzieje Tristana i Izoldy, miłości smutnej, o tragicznym zakończeniu, niemożliwej do spełnienia, ale także takiej, która jest związana z magią i czarami. No tak, jeśli chodzi o średniowiecze, to jest dla mnie również ważne, abyście mieli świadomość, moi drodzy, że to jest ta epoka, w której rodzi się język polski. Nikt od Was tutaj nie wymaga, żebyście znali jakieś procesy historyczne, jak ten nasz język się kształtował, ale jakąś taką minimalną wiedzę, na przykład, że należymy do grupy języków zachodniosłowiańskich, to tak myślę, że warto by poznać. No dobrze. Renesans. Kiedy myślę renesans, to przychodzi mi do głowy hasło, które już dziś mówiłam, ad fontes, czyli do źródeł. Skąd nazwa renesans? I rzeczywiście jest to fascynacja, to jest powrót do myśli starożytnej, do wielu starożytnych gatunków filozofii. I kiedy myślę renesans, to chciałabym, żeby uczniowie, którzy słyszą o tej epoce, nie mylili jej z romantyzmem, bo to niestety często się zdarza. Renesans, moi drodzy, czyli inaczej odrodzenie, to są czasy bardzo ważne, to są czasy reformacji i ważne, żebyście wiedzieli, czym ta reformacja była i jak wiele zmieniła. To są czasy światopoglądu określanego jako humanizm, więc warto wiedzieć, na czym to polega. No i wreszcie renesans to czasy Jana Kochanowskiego albo też Mikołaja Reja. I tutaj często mnie pytacie, co jest obowiązkowe, jeśli chodzi o twórczość Jana Kochanowskiego. No z pewnością musicie sobie przypomnieć fraszki i treny, które omawialiście na poziomie gimnazjum, na przykład tren 5, 7 i 8, ale w moim odczuciu warto wiedzieć, znać jeszcze treści trenów na przykład 10, 11 i 19. To jest według mnie istotne. Warto też powtórzyć sobie informacje o pieśniach Jana Kochanowskiego, na przykład o pieśni o spustoszeniu Podola, czy też już bardzo znanej, najsłynniejszej pieśni Czego chcesz od nas, Panie? Proszę powtórzyć sobie, jak w renesansie, jak przykład, biorąc pod uwagę twórczość Jana Kochanowskiego, widziano obraz Boga, z czym kojarzyły się również
renesansowym twórcom filozofię stoicyzmu i epikureizmu, które wtedy wróciły. Na przełomie renesansu i baroku, to też zależy, jak kto ujmie, w jakim to ujmie podręczniku czy jakimś materiale, mamy także do czynienia z Szekspirem. Szekspir, genialny znawca ludzkiej duszy, całkowicie zmienia obraz dramatu. Warto, żebyście wiedzieli jak. Co to znaczy, że Szekspir pogłębił psychologizm swoich postaci? Zależy oczywiście, który z jego dramatów czytaliście, czy jest to Macbeth, czy jest to Hamlet. Ale jeżeli Macbeth, to warto powtórzyć sobie ten dramat, chociażby z tego powodu, że on zawiera bardzo istotne motywy, które mogą się przydać później. Mamy bowiem do czynienia w Macbethie z człowiekiem, który ulega pokusie, ulega żądzy. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia staje się uległy wobec pokus, ale Szekspir doskonale pokazuje ten mechanizm, jak to się dzieje, dlaczego człowiek, który tak naprawdę był wspaniałym rycerzem, nagle okazał się tak dalece skłonny do zła. Dobrze, no to jeszcze renesans, powiecie mi, tak, kojarzymy Jan Kochanowski, tak, Mikołaj Rej, tak, prawda, polszczyzna Jana Kochanowskiego, która jest niesamowita, która została doprowadzona do perfekcji, stała się takim wzorem, rozwinęła się w sposób niezwykły. Ale co z barokiem? Tak, jako nauczyciel często mam wrażenie, że moi uczniowie wiedzą, że taka epoka była, ale nie do końca potrafią ją w jakiś sposób scharakteryzować. No to już Wam przypominam, kochani, co trzeba wiedzieć, jeśli będzie się mówić o baroku. Pamiętajcie, że barok to epoka, która już wątpi w tą niezwykłą moc człowieczego rozumu. To jest epoka pełna metafizyki i niepokoju. To dlatego wtedy wraca znany ze starożytności motyw vanitas. Ale poezja się dzieli. Jest poezja metafizyczna i jest poezja dworska, pełna kunsztowności i przepychu. I kiedy o tym myślę, to uważam, że warto, abyście poznali, jeżeli jeszcze nie znacie, powtórzyli tak zwany barokowy konceptyzm, żebyście również powtórzyli sobie definicję marinizmu i tego, jak ta poezja miała wyglądać. Żebyście znali przynajmniej jeden utwór Jana Andrzeja Morsztyna, na przykład słynny sonet do trupa Daniela Naborowskiego. Żebyście wiedzieli, kim był barokowy Sarmata, że miał tak naprawdę dwie odmiany. Ta dobra wersja Sarmaty i ta nieco bardziej wątpliwa wersja Sarmaty, kim był Jan Chryzostom Pasek, ale też warto, abyście wiedzieli, kto był prekursorem baroku w polskiej literaturze, Mikołaj Sęp-Szarzyński, i znali przynajmniej jeden jego sonet, na przykład o nietrwałej miłości rzeczy świata tego. Jeżeli chodzi o filozofię, to sprawdźcie sobie Pascala. I na przykład myślę, że moglibyście zabłysnąć, znając słynny zakład Pascala dotyczący Boga. Oświecenie. Oświecenie to kolejna epoka, która w moim odczuciu jest słabo znana przez uczniów, głównie dlatego, że omawianie oświecenia wypada z reguły na koniec pierwszej klasy i na koniec właściwie roku szkolnego, w czasie, który jest bardzo trudny. Jest już ciepło, pojawiają się, prawda, sprawdziany poprawkowe, chcecie najczęściej poprawić jakieś inne przedmioty, otrzymać dobre oceny. No, z chodzeniem do szkoły też w wielu miejscach bywa różnie, prawda, w tym czerwcu. I to oświecenie często jako epoka jest tak omawiane. Na pewno nauczyciel stara się, ale niewiele ludzie już wtedy z tego oświecenia pamiętają. A ja sądzę, że to jest istotna epoka w dziejach Europy. Jeśli chodzi o tę epokę akurat, to daty powstania i zakończenia myśli oświeceniowej, przyjmowane rzecz jasna umownie, są różne w odniesieniu do Europy i w odniesieniu do Polski. Europejskie oświecenie, moi drodzy, datowane jest mniej więcej na początek XVIII wieku, a jego zakończenie przypada wraz z nadejściem wieku XIX. Jednak w Polsce te daty się różnią. Przyjmuje się, że umownie początek to 1740 rok,
a zakończenie umowne to rok 1822. Oczywiście wtedy w Polsce mamy do czynienia z wieloma wydarzeniami historycznymi. I teraz taka moja prośba. Moi drodzy, to nie może tak być, że jeżeli nauczyciel czy nawet egzaminator pyta Was o to, kiedy mieliśmy do czynienia z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, dlaczego to było takie ważne, ile mieliśmy zaborów, kiedy te zabory się rozpoczęły, w jakim okresie, jakie to były lata, to dla mnie jest osobiście raczej niewyobrażalne, że ktoś może nie zdawać sobie z tego w ogóle sprawy. To są informacje historyczne, ale mające niezwykły także wpływ na literaturę. W związku z tym, no musicie je znać, musicie je powtórzyć, musicie mieć ich świadomość. Oświecenie to oczywiście we Francji hasła wolność, równość i braterstwo. I rzeczywiście jest to epoka, w której liczy się ludzki rozum, w której jest mowa właśnie o rozumie, ale także o cnocie rozumianej jako szlachetne postępowanie, a także, jak widzicie, jest to pewne nawiązanie do tradycji również antycznych, klasycznych. I rzeczywiście klasycyzm jest jedną z najważniejszych cech literatury oświecenia, a oświeceniowy autor to człowiek wykształcony, patriota, troszczący się o losy swojego kraju, o losy swoich współobywateli. W oświeceniu, moi drodzy, dominuje literatura zwana literaturą dydaktyczną, a więc taką, która będzie dążyć do wychowania nowego typu świadomego i dobrze wykształconego obywatela. Pojawiające się w niej prądy filozoficzne to empiryzm, racjonalizm, deizm i sensualizm. To właśnie w oświeceniu powstają, rodzą się, przyświecają tej epoce słynne hasła cogito ergo sum, myślą więc jestem, czy też znane Wam już skądinąd hasło tabula rasa, świadczące o tym, że ludzie oświecenia byli przekonani, iż człowieka można naprawdę ukształtować, ponieważ jego umysł jest jak czysta karta i tylko od rodzaju doświadczeń i zdobywanej wiedzy zależy, jak będzie ta karta zapisana. Jeżeli chodzi o prądy literackie, to musicie pamiętać, iż oświecenie to są trzy takie najważniejsze. Klasycyzm, a więc jasne reguły, można powiedzieć harmonia, ład, prostota. Sentymentalizm, a więc nawiązanie do takiej czułości, do natury, przedstawianie wszystkiego prostym, zrozumiałym językiem. I rokoko, które głównie było związane z życiem dworskim, kojarzyło się z przepychem, jakimiś takimi emocjami miłosnymi, no i oczywiście dużym kunsztem. Często, jeśli chodzi o rokokowe utwory, to tak naprawdę mówi się złośliwie, że przerost formy nad treścią, ale nie cytujcie tego na maturze. No i oczywiście musicie Państwo zdawać sobie w pełni sprawę, że oświecenie kojarzy się Polakom głównie z Ignacym Krasickim, niesamowitym człowiekiem, autorem bajek, satyr i listów, i nie wypada, żeby przeciętny Polak nie kojarzył przynajmniej jednej bajki Krasickiego i nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego ta bajka ma charakter dydaktyczny. Romantyzm. Romantyzm, proszę Państwa, to jest epoka, o której można mówić godzinami. Dla mnie jest istotne, abyście przede wszystkim potrafili skojarzyć romantyzm, jego daty powstania z tym, co się dzieje. Żebyście znali typy bohaterów romantycznych, żeby bohater byroniczny, werterowski nie byli Wam obojętni, nie byli dla Was jakąś tajemnicą. Skąd ta fascynacja tym, co ludowe, skąd ta fascynacja tajemnicą, niezwykłością, skąd romantyczny frenetyzm, gotycyzm, takie właściwie pojęcia. No i żebyście umieli wyjaśnić, dlaczego, skąd ta różnica pomiędzy romantyzmem innych części świata, Europy czy nawet Ameryki, a romantyzmem, który trwał w Polsce. Jak bardzo wydarzenia historyczne miały wpływ na przykład na rodzaj rodzącego się w Polsce bohatera romantycznego. No i podstawowe lektury, które są z okresu romantyzmu, które są Waszymi lekturami obwiastkowanymi. Dziady, część trzecia, Pan Tadeusz, Adama Mickiewicza. To są oczywiście lektury w moim mniemaniu, których nie można nie znać. Dużo na temat zarówno jednej, jak i drugiej mówiłam na moim kanale, starając się Wam wyjaśnić wszystkie wątki, motywy, bohaterów, co, dlaczego i z czego wynika. No i sądzę, że to też jest istotne, że pokażecie podczas egzaminu maturalnego, że dobrze znacie te dwie, w sumie jedne z najważniejszych polskich lektur. No i oczywiście książek takich narodowych.
Romantyzm to tajemnica, to dążenie do wolności, ale także słynne już hasło miej serce i patrzaj w serce, a zatem nawołujące do tego, abyśmy głównie oceniali ludzi przez pryzmat tego, jacy są wewnętrznie, a nie tak naprawdę przez to, co otacza ich z zewnątrz, bądź jak wyglądają, czy jaki jest ich majątek, czy status społeczny. Rzeczywiście bohater romantyczny to buntownik, najczęściej samotnik, który kocha nieszczęśliwie, a jego umysł pracuje w taki sposób, że bardzo często bywa nierozumiany przez własne otoczenie. Jeżeli chodzi o lektury romantyczne, to warto też przypomnieć sobie, czym był romantyczny mesjanizm i propeteizm w odniesieniu do trzeciej części Dziadów. Warto, żebyście powtórzyli epilog z Pana Tadeusza, bo tam będziecie mieć na przykład mowę o Arkadii z dzieciństwa, o tym, że nasz poeta wraca w ten sposób do wspomnień, chce wskrzesić utraconą przeszłość, a w tej przeszłości przecież i tę ukochaną ojczyznę, do której nie było mu dane już nigdy powrócić. Ale mimo, że nie jest to lektura rozszerzona, mam tu na myśli Kordiana Juliusza Słowackiego, to też myślę, że warto przeczytać sobie, czym był winkelriedyzm w tym odniesieniu, albo wspomnieć chociażby słowo o tym, jaka była wizja rewolucji w nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i dlaczego właśnie taka. Jednak przypominam, że te dwie ostatnie lektury nie są w programie podstawowym, jak również i nie są to lektury ogwiazdkowane. A zatem, tak jak mówię, tylko dla przyjemności, tylko żeby zdobyć, poszerzyć swoją wiedzę o te, moim zdaniem, niezbędne informacje. Pozytywizm, epoka następująca po romantyzmie. Pozytywizm, nazwa obowiązująca jedynie w Polsce, o czym mówiłam bardzo często. Epoka nastawiona na utylitaryzm, a więc społeczną użyteczność, pokazująca literaturze zupełnie nowe miejsce, zdominowana głównie przez prozę, ponieważ poezja nie realizowała tych zamierzeń dydaktycznych, jakie ta epoka przed sobą, przed literatami stawiała. No i jeżeli chodzi o pozytywizm, to warto, żebyście przypomnieli sobie, na czym polegały te słynne polskie pozytywistyczne hasła, a więc praca u podstaw, praca organiczna, asymilacja Żydów, emancypacja kobiet, entuzjazm dla nauki. Warto też powtórzyć, czym był scjentyzm i skojarzyć na przykład te elementy, te pojęcia z najsłynniejszą chyba pozytywistyczną lekturą wszystkich moich uczniów, a więc lalką Bolesława Prusa. Lalkę warto znać i warto znać ją nawet szczegółowo, dlatego też nigdy nie będę namawiała do czytania jakichś opracowań, streszczeń, czy jakichkolwiek innych form, które mają Wam zastąpić przeczytanie prawdziwej lektury. To jest powieść realizmu krytycznego i należy zdawać sobie sprawę z tego, co to tak naprawdę oznacza. Jeśli chodzi o innych bohaterów, czy inne pozycje literackie z epoki pozytywizmu, to warto powtórzyć sobie Gloria Victis Elizy Orzeszkowej, czy Mędla Gdańskiego Marii Konopnickiej, a także na przykład Bolesława Prusa Kamizelkę, słynną nowelkę, ponieważ, tak jak mówię, one są istotne z wielu punktów widzenia w odniesieniu do tej epoki, ale także zawierają motywy, które mogłyby się Wam przydać podczas pisania prac maturalnych. Młoda Polska, epoka niezwykła, którą bardzo lubię, ponieważ utwory w niej pisane są często zdominowane przez najważniejsze tendencje artystyczne, które musicie znać i potrafić odnaleźć w tekście, a więc ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, realizm, naturalizm, chociaż te dwie ostatnie również pojawiły się podczas omawiania lektur z epoki pozytywizmu. Ale myślę, żeby uczeń mógł się czuć pewnie podczas egzaminu maturalnego, to powinien właściwie powtórzyć sobie, jak na przykład w takim tekście jak Chłopi realizuje się impresjonizm, w którym momencie on się pojawia, na czym polega. Epoka dekadencji, epoka fin de siècle, epoka artysty, kapłana sztuki, ale także młodopolskiego cygana, no i tak jak wspomniałam wcześniej, dekadenta, który pogrążony w melancholii nie widzi nadziei na jakieś lepsze rozwiązanie, na jakieś lepsze życie, jest niezdolny do wielkiego czynu. Ale także w Polsce to epoka ludomanii, inaczej zwanej chłopomanią, którą doskonale możecie zobaczyć na przykład w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. No i myślę, że jeżeli jesteśmy już przy Weselu Wyspiańskiego, to jest bardzo ważne, abyście nie tylko poznali jego treść bardzo szczegółowo, ale przede wszystkim potrafili wytłumaczyć, dlaczego nazywamy Wesele dramatem symbolicznym, dlaczego dramatem narodowym i dlaczego pierwszy akt jest komedią obyczajową.
I jak Wyspiański zdiagnozował nasze społeczeństwo, jakie mity w weselu obalił. No i oczywiście przypomnijcie sobie symboliczne przedmioty, postaci, wydarzenia. A mówię o tym dlatego, że wesele to lektura gwiazdkowana, a nóż trafi się na maturze. Wcale nie mogę tego wykluczyć. Na pewno może się Wam przytrafić na maturze ustnej. Na przykład będziecie mieli zadanie polegające na zinterpretowaniu plakatu do sztuki pod tytułem Wesele. Plakatu, który będzie zawierał dużo elementów symbolicznych nawiązujących do treści utworu Stanisława Wyspiańskiego. Dlatego tak czy owak warto powtórzyć. Ale jeżeli młoda Polska, no i tak jak mówię, impresjonizm, ekspresjonizm, pojawiająca się niesamowita metafora, synestezja, to są pojęcia, które musicie znać i kojarzyć z konkretnymi utworami. Dlaczego Deszcz jesienny Leopolda Staffa to wiersz, który jest typowo dekadencki? Dlaczego Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy Tettmajera to wiersz, który jest przesycony impresjonizmem? No i moi drodzy, w tej sytuacji myślę, że jeżeli chodzi o młodą Polskę, to ja też absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby nie wiedzieć, kim jest artysta, a kim jest filister. No i dlaczego ten artysta, ten kapłan sztuki nawołuje, tak jak Kazimierz Przerwa Tettmajer w jednym ze swoich wierszy, Eviva l'arte, choć życie nasze nic nie warte, Eviva l'arte. Młoda Polska to mniej więcej rok 1891-1918, to są lata, przepraszam, 1891-1918, ponieważ przyjęło się umownie już, że po odzyskaniu przez nas niepodległości i po I wojnie światowej pojawia się nowa epoka literacka określana mianem dwudziestolecia międzywojennego. Dwudziestolecie międzywojenne związane jest z pewnym kryzysem, który następuje po I wojnie światowej. Pojawiają się przecież nowe zagrożenia już w tym okresie. Może nie od razu, ale jednak w sensie politycznym, historycznym nie jest to epoka łatwa. Pojawia się także fascynacja nowoczesnością, tym co niezwykłe, co jest związane z techniką, a bohaterem wielu utworów literackich staje się zwykły szary człowiek, często wyobcowany ze społeczeństwa inteligent. Swoistą bohaterką tej epoki jest dla mnie również psychoanaliza Zygmunta Freuda, która zaczyna wkradać się do literatury. To dlatego wielu autorów w swoich utworach dokonuje czegoś w formie psychoanalizy bohatera, pisząc powieści psychologiczne, analizujące każdy aspekt jego zachowania i związane z analizowaniem głębi jego przeżyć oraz motywacji jego decyzji. Rodzi się także wiele utworów awangardowych. Wynika to z tego, że artysta ma niejako podwójną rolę w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z jednej strony to jest ktoś, kto zafascynowany zwykłym życiem, masami człowieczymi, czy nawet robotnikami w fabryce, jest uważany za jednego z nich, za takiego rzemieślnika słowa. Ale rodzi się też typ artysty eksperymentatora, który sprawdza, jak daleko może przesunąć granice literackie, jak wiele może zmienić. Kiedy myślę o słowie eksperymentator, od razu przychodzi mi na myśl sylwetka Brunona Schulza i jego słynne sklepy cynamonowe czy sanatorium pod klepsydrą, utwory niezwykłe, o których dużo filmów już nagrałam, czy Witkacy i na przykład jeden z moich ulubionych utworów tego autora, więc Szewcy. Ale dlaczego? No to może o tym kiedyś jeszcze opowiem. W każdym razie, moi drodzy, ucząc się o dwudziestoleciu międzywojennym, musicie pamiętać, jakie ugrupowania poetyckie wtedy się pojawiały i czym się charakteryzowały. Co oznaczały słynne miasto, masa, maszyna w odniesieniu do poezji awangardy krakowskiej, kim był William Szyboś albo Tadeusz Piper oraz jakim ugrupowaniem był Skamander, kim byli futuryści, żagaryści czy tak zwana druga awangarda. Musicie powiązać nazwiska poetów z tymi ugrupowaniami poetyckimi. Musicie zrozumieć, dlaczego też w tamtej epoce pojawia się w niektórych właśnie spośród tych nurtów poetyckich katastrofizm i na przykład jakiś utwór z tym związać. Dla mnie jest również ważne, abyście czytając książki dwudziestolecia międzywojennego pamiętali, oczywiście jeśli omawialiście o przedwiośniu, o tym dlaczego przedwiośnie to powieść polityczna i psychologiczna jednocześnie. Jeśli czytaliście granice, to żebyście powtórzyli sobie tak naprawdę, o czym ta granica jest, bo granica, mimo że wydana przecież niemal 100 lat temu, to jednak wciąż powieść, która porusza problemy aktualne do dzisiaj.
No i dlaczego ta psychoanaliza, skąd ta pogłębiona analiza postaci, ich motywacji, ich działań, ta próba zrozumienia mechanizmów, które rządzą ludzkim postępowaniem. A jeżeli dwudziestolecie międzywojenne, eksperymenty, to oczywiście Ferdy Durkę-Gombrowicza i podobnie jak wybrane opowiadanie Bruna Schulza, to także Ferdy Durkę jako wasza lektura ogwiazdkowana. Proszę, nie zniechęcajcie się do tej książki. Proszę, spróbujcie zrozumieć Gombrowicza jako wielkiego eksperymentatora. Proszę, potraktujcie naszego bohatera Józia, który jest w istocie antybohaterem, w sposób, powiedziałabym, przyjazny. Nie zniechęcajcie się do niego. Spróbujcie sobie wyobrazić, że tak naprawdę Ferdy Durkę, mimo że chwilami wydaje się całkowicie absurdalne, bo jest powieścią awangardową i takie właśnie ma być, bardzo gorzko rozprawia się z jednymi z najważniejszych ludzkich problemów, a więc problemem takim, czy my zawsze i wszędzie jesteśmy sobą, czy wobec innych ludzi jesteśmy sobą i dlaczego tak, a nie inaczej odnosimy się do innych ludzi i dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają nasze relacje, skąd w nich tyle zakłamania i fałszu. Literatura wojny i okupacji. Chciałabym tylko zaznaczyć, że w niektórych opracowaniach możecie zetknąć się z informacją, że tak naprawdę od 1918 roku mamy do czynienia z literaturą współczesną. My jednak ucząc języka polskiego wydzielamy te okresy, no i między innymi jednym z takich wydzielonych okresów jest literatura wojny i okupacji. I tutaj myślę, że każdy z Was będzie potrafił wskazać co najmniej jedno opowiadanie Tadeusza Borowskiego, czy jakieś wybrane fragmenty z innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, że będziecie potrafili zrozumieć, na czym polega różnica między człowiekiem złagrowanym i człowiekiem zlagrowanym, że w przypadku opowiadań Borowskiego będziecie wiedzieli, na czym polega behawioryzm jako technika pisarska, a w przypadku obydwu tych lektur będziecie potrafili odpowiedzieć, na czym polega umowny spór literacki pomiędzy tymi dwoma autorami. Chodzi mi tutaj o właśnie postrzeganie człowieka i jego sumienia. Ważne jest również, abyście Państwo znali reportaż Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. No i też uważam, że niezmiernie istotne jest, aby powtórzyć sobie niektóre wiersze. Dla mnie takim wierszem sztandarowym, który powinniście znać, jest Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Powtórzyć sobie jego treść, znaczenia, odszyfrować poszczególne metafory. To jest niezwykły wiersz. Oczywiście, jeżeli jesteśmy już przy lekturach związanych, powstających już w czasie powojennym, to z pewnością większość z Was omawiała Dżumę Alberta Camus. I tutaj chciałabym, żebyście sobie przypomnieli, co to jest egzystencjalizm i jak on się realizuje w tej powieści, a także tango Sławomira Mrożka, niesamowity dramat, prawda, teatr absurdu, ale przecież mówiąc o tak bardzo poważnych, palących problemach społeczeństwa tamtego okresu. Chociaż jak czytam tango, to mam wrażenie, że wcale mimo odległości czasowej pomiędzy moimi czasami, a czasami, kiedy Mrożek to napisał, to tak naprawdę niewiele się zmieniło pod niektórymi względami. Tylko taka zamiana miejsc. No ale nieważne, to jest oczywiście moja taka osobista refleksja. Moi drodzy, ja nagrywałam też kiedyś odcinki dotyczące poezji współczesnej, bo ja zauważyłam, że w szkołach niekiedy nie starcza już czasu, żeby dokładniej zapoznać się z autorami piszącymi na przykład w latach 60., 70., 80. Z tego też powodu wiem, że macie mało czasu. Jeżeli na przykład nie starczyło czasu w szkole, żeby omawiać poszczególnych autorów, to myślę, żebyście powtórzyli cokolwiek o charakterystycznych elementach poezji Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka. To jest oczywiście taka garstka nieliczna w stosunku do tego, co powinno być, na co powinniśmy zdążyć podczas omawiania zagadnień w szkole. Tutaj jeszcze dołączę może do tej grupy poetę, lingwistę Mirona Białoszewskiego, ale nawet jeżeli miałoby się to Wam nie zdarzyć w czasie matury, nawet jeżeli mielibyście o tym nic nie słyszeć albo nie musieć pisać, to według mnie to jest takie absolutne, niezbędne minimum, moi drodzy. Przecież w tym gronie jest dwójka noblistów, polskich poetów noblistów. Przecież Zbigniew Herbert to jest ikona. O nim też nagrywałam film i pewnie jeżeli go oglądaliście, to wiecie dlaczego. No nie wyobrażam sobie, żeby nic o nich nie wiedzieć, żeby nie znać jakichś podstawowych informacji o ich poezji i przynajmniej jednego lub dwóch utworów. To oczywiście zależy od Was.
Natomiast ja polecam, że w przypadku Herberta, abyście koniecznie zapoznali się z przesłaniem pana Cogito. Niesamowity wiersz i może się przydać w trakcie pisania matury albo odpowiadania na egzaminie wewnętrznym. Tak jak powiedziałam na początku, nie mogę nagrać odcinka, w którym powiem o wszystkim, bo to jest olbrzymia ilość tej wiedzy. I mogłabym mówić o tym całymi tygodniami. Ale tak jak mówię, usiadłam pewnego dnia i pomyślałam, jak ja sobie wyobrażam przeciętnego maturzystę, który na przykład nie wiąże z językiem polskim swojej przyszłości, ale chce dobrze zdać maturę. Jakie on powinien posiadać według mnie wiadomości. I to jest taki mój subiektywny, krótki przegląd, który można oczywiście, można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać. No ale sądzę, że jeżeli to wszystko sobie powtórzycie, to ta matura pójdzie całkiem nieźle i nie będziecie się musieli niczego obawiać. A dla osób, które mają ambicje najwięcej, no i które oczywiście zamierzają pisać maturę na poziomie rozszerzonym, no to przestrzegam. Was obowiązuje znacznie, znacznie więcej niż to, co tutaj powiedziałam. To jest, jeszcze raz podkreślam, moje subiektywnie wybrane niezbędne minimum. I też, proszę Państwa, pewnie dzisiaj będę kładła się spać z przekonaniem, że to i tak za mało. Także, ale niestety, ogranicza nas czas. A zatem trzymam za Was kciuki. No i taka jeszcze informacja, że kolejny odcinek będzie dotyczył wiedzy z dziedziny nauki o języku, bądź też, jak potocznie mówicie, gramatyki, chociaż to nie jest tylko gramatyka. Postaram się przybliżyć Wam te informacje, które powinniście sobie jeszcze powtórzyć, przyswoić przed egzaminem, żeby czuć się pewnie. Zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.